Witajcie wśród nazwisk Polaków. Dziś nazwisko Pietrzyca. Poprosiły o nie dwie osoby subskrybujące ten kanał. Pochodzenie nazwiska Pietrzyca? Wskazuje się dwie główne możliwości. Omówimy je w tym filmie. Poza tym sięgniemy też do starych metryk. Pietrzyca to nazwisko rzadko spotykane. Nosi je w kraju tylko 170 osób, 70 mężczyzn i 60 kobiet. To dane z lutego 2021 roku. Taka liczba osób daje temu nazwisku miejsce około 40 tysiąca w rankingu popularności polskich nazwisk. To, że nazwisko nie jest zbyt częste, nie przeszkadza temu, że występuje w pewnych skupiskach, gdzie może wydawać się wręcz popularne. Najwięcej Pietrzyców ma podkielecka gmina Zagnańsk. To ta, gdzie rośnie słynny dom Bartek. Pewnie gdzieś tam słyszeliście o tym potężnym i starym drzewie. W okolicy Zagnańska mieszka około 250 Pietrzyców. Ponad dwa razy mniej w gminie Lipie w województwie śląskim. Natomiast jeżeli spojrzeć na liczbę Pietrzyców w poszczególnych województwach, to wyróżniają się dwa. Śląskie i Świętokrzyskie. W obu mieszka po około 30 osób z tym nazwiskiem. Rozmieszczenie nazwisk prezentowane jest tutaj zawsze na mapie powiatów. Spójrzmy więc na nią. W Polsce Pietrzycowie mieszkają w 18 różnych powiatach, według danych sprzed około dekady. Najczęściej to tylko kilka osób w powiecie. Nie ma powiatu, choć z 50 Pietrzyców. Według danych nowszych, sprzed kilku lat, nieco ponad 20 mieszka w powiecie ziemskim kieleckim, a nieco poniżej 20 w powiecie kłobuckim. To dokładnie te powiaty, w których leżą wspomniane gminy Zagnańsk i Lipie. Tak naprawdę te dwa regiony w Polsce to są miejsca, gdzie nazwisko jest częściej spotykane i prawdopodobnie właśnie w tych dwóch regionach ono powstało, zapewne niezależnie od siebie. W innych miejscach w kraju, w Polsce zachodniej, północno-zachodniej, to nazwisko pojawia się później, prawdopodobnie dopiero po II wojnie światowej, kiedy trafiła tam powojenna migracja. Między innymi pojawia się więc w okolicach Piły, obecna jest także w różnych innych miejscach, ale zawsze w niewielkich skupiskach. Nazwisko zdarza się też na emigracji. Dane, które przyglądałem, wskazują na jedną osobę o nazwisku Pietrzyca w Norwegii, przy czym tak jak już kiedyś mówiłem w jednym z filmów, te dane często nie uwzględniają tej najświeższej emigracji. Ponieważ niewiele osób nazywa się Pietrzyca, niełatwo też wskazać osoby, które są znane i noszą to nazwisko. Wymieniłbym tutaj może Michała Pietrzycę, który jest ekonomistą, specjalistą od kwestii giełdowych i autorem szeregu książek na ten temat. Z kolei z okolic wspomnianego już Zagnańska pochodził Hieronim Pietrzyca, który walczył w powstaniu styczniowym. Co ciekawe, wbrew wynoszonemu ze szkół stereotypowi, że w powstaniu styczniowym walczyła szlachta, a chłopi byli bierni, chłopów wśród powstańców styczniowych było wielu, ale no, to nie jest kanon historyczny, zostawmy to więc może specjalistą. Wyjaśnienie pochodzenia nazwiska Pietrzyca jest i łatwe, i trudne jednocześnie. To dlatego, że łatwo wskazać taką ogólną informację, a troszeczkę trudniej jej doprecyzowanie. Najpierw ta informacja ogólna. Od czego pochodzi nazwisko Pietrzyca? Odetnijmy sobie ten przyrostek ojca. To, co nam zostało, z czym wam się kojarzy? Myślę, że co najmniej się domyślacie. Chodzi o imię. Jakie? I tu pewnie też domyślacie się, że chodzi o imię Piotr. No przy czym tutaj pojawia się ta trudność, ponieważ no, jest to tylko jedna z możliwości. Zacznijmy od tego Piotra. To łatwiejsze, bardziej intuicyjne. Imię Piotr to imię greckie znane z tradycji biblijnej. Petros to sztucznie utworzona męska forma od Petra, czyli skała, opoka. Zgodnie z Ewangelią według świętego Mateusza na skale, czyli na Piotrze, apostole, Jezus zapowiedział zbudowanie kościoła, wspólnoty wiernych. Święty Piotr był pierwszą głową tego kościoła. I nie dziwi, że potem imię to zrobiło sporą karierę w krajach chrześcijańskich. U nas imiona chrześcijańskie, które były dla naszej kultury obce, przyjmowano i nieco modyfikowano, tak żeby były łatwe jakby dla użytkowników naszego języka. Stąd dawniej występowały w bardzo licznych formach. Niektóre z nich znamy do dzisiaj, niektóre przestały się w ogóle z tymi imionami kojarzyć. Dotyczy to także tego imienia, które zyskiwało u nas bardzo wiele różnych wariantów. Greckie Petros po łacinie miało postać Petrus, to w takiej postaci trafiło do nas. W średniowieczu zapisywano je w kilkudziesięciu różnych formach, jeżeli liczy się to również zdrobnienia. Już w roku 1136 pojawiła się w Polsce ta właśnie forma Piotr. W roku 1389 forma Pietr. Ta druga wersja łatwiej kojarzy się z nazwiskiem Pietrzyca. W opracowaniach wspomina się też nazwę osobową Pietrz. Ta już całkiem nam pasuje do nazwiska Pietrzyca. Jak wspomniałem, form pochodnych od imienia Piotr było wiele. Celowo wybieram taką. Pietrzek. W piśmie pojawia się około XV wieku. Co ciekawe, jeszcze w wieku XX tą formą posługiwano się jako gwarowym zdrobnieniem imienia Piotr. To daje do myślenia. Zbierzmy te informacje. Pierwsza możliwość to pochodzenie nazwiska Pietrzyca od imienia Piotr, a dokładniej od którejś z dawnych form tego imienia, jak Pietr czy inne zbliżone. Tę pierwszą możliwość wyjaśnienia nazwiska Pietrzyca znajdziemy w części literatury, jednak jest tutaj jeszcze coś, co może nam zburzyć ten łatwy i spokojny obraz. Chodzi o przyrostek Yca. Gdyby nazwisko zamiast Pietrzyca miało formę Pietrzyk, oczywiście świetnie się orientujecie, że istnieje takie nazwisko, zawiłości by nie było. Przyrostek Yk jest typowy dla potomków i bardzo częsty w nazwiskach polskich. Pietrzyk to, mówiąc kolokwialnie, ten mały od Pietra, czyli z zasady jego potomek, syn. Co w takim razie z tym Yca?
Językoznawcy badają funkcję różnych cząstek słów, których używamy. Stąd wiemy, że to wspomniany ik, czy podobny do niego ek, dodany na końcu nazwiska, wskazuje na potomka, na syna. A ica też wskazuje na kogoś z młodszego pokolenia, tyle że nie na syna. Jest to przyrostek żeński. Gdyby dzisiaj ktoś zmusił nas do utworzenia żeńskiej formy od imienia Piotrek, pewnie powiedzielibyśmy Piotrka. To K dodane na końcu sprawiłoby, że ta nazwa wyglądałaby na żeńską. Yca na końcu nie kojarzy nam się dziś tak jednoznacznie. Natomiast kiedyś było inaczej. Pietrzyca w średniowieczu to była nazwa osobowa pasująca do kobiety. Przerostek yca lub ica, podobnie jak yna lub ina, wskazywał jednoznacznie na płeć piękną. Nie musimy to tylko teoretyzować, ponieważ znamy zapisy. Czasami podpowiada też kontekst. Już w roku 1265 zapisano formę Petrica, którą słownik takich starych nazw osobowych interpretuje właśnie jako żeńską nazwę osobową Pietrzyca. To było określenie pasujące do żony. Kto częściej zaglądał na ten kanał, pewnie zauważył, że przypadkiem poprzednio omawiane nazwisko też było takie, którego pierwsza zapisana forma również była typową formą żeńską. Link do tamtego filmu znajdziecie na karcie, który wysuwa się u góry. Literatura przedmiotu podaje więcej podobnych nazwisk. Obok Pietrzyca, niejednokrotnie odnotowanego w średniowieczu, także na przykład Staszyca czy Janica. To wszystko formy żeńskie. Drugie wyjaśnienie pochodzenia nazwiska Pietrzyca odrywa jej od męskiej połowy populacji. Nadal chodzi o pochodzenie nazwiska od imienia, ale nie Piotr. Od XIV wieku poświęcone jest w Polsce imię Piotromiła. Źródłem tego imienia jest łacińskie Petronilla, czyli należąca do rodu Petronius. To rzymskie nazwisko świetnie znamy dzięki Sienkiewiczowi i jego Quo Vadis. To Petronilla, gdy trafiło do nas, wydało się naszym praszczurom imieniem dwuczłonowym, jak ich dawne słowiańskie imiona – Mirosław, Dobrogost, Radomir, Bogumił. W imieniu Petronilla zauważyli początek kojarzący się z imieniem Piotr. Reszta łatwo stała się swojska. Nilla zamieniły się na Miła. Stąd Piotromiła, Petrumiła. Dziś tej formie pamiętamy, bo mamy odpowiadające lepiej łacińskiemu pierwowzorowi imię Petronella. Kluczowe są dla nas tutaj stare zdrobnienia tego imienia. Piotromiła zdrabniano różnie, jako Piotrka, Piotrawa, ale i jako, no właśnie, Pietrzyca. Mamy więc znów tę samą formę, dokładnie tę samą nazwę osobową, ale powstałą w zupełnie inny sposób. Pietrzyca utworzono od żeńskiego imienia Piotromiła i Pietrzyca utworzono od męskiego imienia Piotr. Pierwsze to forma utworzona jako zdrobnienie imienia Piotromiła. Drugie to forma żeńska utworzona od imienia Piotr. To jest forma, co do swej postaci równa formie zdrobnienia. To jest forma nazwy osobowej, którą można nazwać nazwiskiem odmężowskim. To tak jak dziś Nowak i Nowakowa. Piotr i Pietrzyca. Mamy więc identycznie wyglądające formy Pietrzyca, choć każda powstała w inny sposób. Która dała początek dzisiejszemu nazwisku? Teoretycznie obie mamy taką szansę. Możliwe pochodzenie od imienia Piotr już znamy. Dodaliśmy tylko informację, że ta utworzona forma była pierwotnie żeńska. Możliwe pochodzenie od imienia Piotromiła dodajemy obok. Różni jeszcze to, że tą drogą nazwisko powstało jako forma odmężowska, a tą drogą jako zdrobnienie. Nie pokażę wam tutaj, która z tych możliwości jest teoretycznie bardziej poprawna, ale mam coś ciekawszego. Przypomnijmy, że dziś nazwisko Pietrzyca występuje głównie w dwóch miejscach w Polsce. W obu pojawiło się jeszcze w czasach I Rzeczypospolitej, z dużym prawdopodobieństwem, niezależnie od ciebie. Możliwe więc, że w nieco inny sposób. W pewnym zakresie możemy podejrzeć kształtowanie się tego nazwiska w starych metrykach. Wrzucone do internetu indeksy metryk kielecczyzny dotyczą przodków tamtejszych Pietrzyców, jeszcze sprzed rozbiorów. I nazwiska zapisano w formach Pietrzycz, Pietrzyc, a nawet Pietrzyk. Przyjmuję tu, że indeksy zostawiono sumiennie. Wahania form nazwisk w tamtych czasach nie są czymś niespotykanym. Te podane tu stare formy mają przyrostki męskie. Do tego jakoś tak mocno oscylują właśnie wokół imienia Piotr. W drugim gnieździe Pietrzyców, w okolicy Częstochowy, obraz jest nieco inny. W dawnej parafii Kłobuck, we wsi Wręczyca, już co najmniej w 1620 roku zapisano nazwisko w formie Pietrzyca. Dokładnie taki. W roku 1603 w formie Pietrzycza. Nie daję głowy, że to zapisy najstarsze. W każdym razie i tu mamy pewne wahanie form zapisu. Czy źródłem nazwiska było tutaj imię Piotr czy Piotromiła? Nie rozstrzygnę tego tutaj. Zresztą może nie jest to konieczne. Imię Piotromiła u nas jest wtórnie ukształtowane pod wpływem imienia Piotr. Więc tak czy inaczej imię Piotr jest obecne w nazwisku Pietrzyce. Bardziej przemawia do mnie propozycja łączenia nazwiska z imieniem Piotr, choćby poprzez odmężowską formę z yca. Tak jakby potomkom zostało po prostu nazwisko w takiej formie, jaką ludzie nazywali matkę. Można tu fantazjować z jakich powodów. Może na przykład to matka ich wychowywała. No a może zagrał rolę jakiś przypadek. Niczym nie motywowana zmiana na taką formę z A na końcu. W końcu w XVI wieku gdzieś tam zapisano też nazwisko Pietrzyc. To forma męska. A więc? No ale dobrze, nie chcę już dalej iść w zgadywanki. Podsumuję krótko. Nazwisko Pietrzyca pochodzi od imienia. Albo od męskiego imienia Piotr, albo od imienia żeńskiego, które w Polsce też ukształtowało się pod wpływem przyswojonego u nas wcześniej imienia Piotr. I to już wszystko na dziś. Zajrzyjcie na profil Nazwiska Polaków na Facebooku, subskrybujcie też ten kanał i udostępniajcie film, być może nazwisko zainteresuje waszych znajomych. Przede wszystkim serdecznie dziękuję wam za oglądanie. Miejcie się pięknie.